Szybka wojna bazująca na agresywnych, dynamicznych starciach dobiegła końca, wyparta przez brudną, ubłoconą wojnę prowadzoną w okopach. W tym tygodniu przyjrzymy się, jak wojska walczących stron prześcigać się będą w budowie sieci podziemnych tuneli sięgających aż do morza. Nie ominą nas również starcia wielkich maszyn, zarówno powietrznych, jak i podwodnych. Nazywam się Marek Kamiński, witajcie w Historii Wojny Nieznanej. Na początku tygodnia Niemcy, Brytyjczycy oraz Francuzi ścierali się pod rzeką Enn, tworząc po obu stronach pierwsze linie okopów. Na wschodzie z kolei armia Austro-Węgier zmuszona była wycofać się w głąb własnego państwa, ścigana przez siły rosyjskie. Sami Rosjanie, choć odnieśli znaczne straty w walkach z Niemcami, zdecydowanie dominowali nad Austrią, odnosząc serię imponujących zwycięstw. W tym właśnie czasie armia Austro-Węgier znalazła się oficjalnie na szarym końcu wszystkich uczestniczących w wojnie krajów, jeżeli chodzi o zdolności militarne. Stało się też jasne, że będzie ona wymagała stałej pomocy ze strony Niemców, by w ogóle ujść z życiem. Z drugiej jednak strony Rosjanie zdecydowani byli doprowadzić do upadku Austrii, by móc efektywnie skupić się na wojnie z Cesarstwem Niemieckim. Dowodzący siłami rosyjskimi generał Nikolaj Iwanow starał się wszelkimi sposobami wywrzeć presję na wycofujące się wojska austriackie. Po pokonaniu ich w Bitwie Galicyjskiej w następnej kolejności planował on zajęcie fortecy w Przemyślu, jak również Krakowa i Budapesztu. Postawieni w trudnej sytuacji Niemcy zdecydowali się przerzucić znaczne siły z frontu zachodniego na wschodni, na północ od Krakowa, co miało stanowić realne zagrożenie dla postępujących sił rosyjskich. Sprawna operacja przerzucenia wojsk możliwa była dzięki rozległej niemieckiej sieci kolejowej, której rosyjskiego odpowiednika, jak pamiętamy z poprzednich odcinków, tak bardzo dowództwo niemieckie się obawiało. Iwanow zmuszony był przekierować aż 30 dywizji, by stawić czoła nowemu zagrożeniu. W rezultacie z początkowych 60 dywizji jedynie połowa została na terenie Galicji, ścigając wojska austriackie. Na szczęście dla Rosjan kolejne 25 dywizji czekało w odwodzie na terenie Prus Wschodnich, mogąc doprowadzić do przechylenia się szali zwycięstwa na korzyść Iwanowa. Rosjan dodatkowo motywowała chęć wzięcia odwetu na Niemcach, między innymi za poniesioną niedawno spektakularną porażkę pod Tannenbergiem. Generalnie rzecz biorąc, rozwój sytuacji na froncie wschodnim odbywał się bardzo dynamicznie, angażując niezwykle liczne siły rozrzucone na dużych połaciach terenu. Pod tym względem sytuacja na froncie zachodnim była diametralnie inna. Impas wojsk stacjonujących w okopach koło rzeki Enn był kompletny. Siły niemieckie, przeciwstawione wojskom brytyjskim i francuskim oddalonym od siebie o zaledwie kilkaset metrów, każdego dnia traciły po kilka tysięcy żołnierzy. Ponieważ jednak, mimo potężnych strat, żadna ze stron nie była w stanie uzyskać znaczącej przewagi, sytuacja ta utrzymywać się jeszcze będzie przez parę tygodni. Na tym etapie konfliktu każda z walczących stron wiedziała, że atak frontalny nie ma szans na powodzenie. Dlatego też żołnierze zdecydowali się na wypróbowanie jednego z najstarszych manewrów w historii działań wojennych – zajścia przeciwnika od flanki, gdzie jego zdolności obronne były o wiele mniejsze. Pomiędzy rzeką Enn a Kanałem Angielskim znajdowało się w owym czasie 300 km otwartej przestrzeni, nie zajętej przez żadną ze stron. Szef sztabu Niemiec, Falkenhayn, bardzo wierzący w skuteczność twardej wojny ofensywnej, dostrzegł w tym fakcie szansę na zajście sił wroga od tyłu, nawiązując tym samym do manewru, którego nie udało się skutecznie przeprowadzić jego poprzednikowi w sierpniu. W jego przekonaniu, nawet jeżeli manewr zakończyłby się niepowodzeniem, pozwoliłby on na zajęcie wielu portów morskich, dając tym samym Niemcom znaczną przewagę strategiczną. Falkenhayn postanowił więc działać. Armie Francji i Wielkiej Brytanii musiały reagować szybko, by przeciwstawić się nowemu zagrożeniu. O dziwo, udało im się to zaskakująco dobrze. W efekcie, wraz z nastaniem jesieni dało się zaobserwować bardzo dynamiczną rozbudowę linii okopów biegnących na północ, podczas której każda ze stron próbowała ustawicznie wymanewrować przeciwnika. Problemem, z którym walczący musieli się mierzyć, była niemożność przeprowadzenia wystarczająco szybkiego ataku, czy też dostarczenia na czas artylerii, by uzyskać wyraźną przewagę. Działania te przeszły do historii jako wielki wyścig w stronę morza. Podobnie jak Niemcy na wschodzie, tak i Francuzi na zachodzie posiadali znaczną przewagę w postaci rozbudowanego systemu kolejowego. Francja odrobiła lekcję, wyciągając wnioski ze swej porażki z roku 1870, kiedy to brak skutecznego transportu kolejowego stał się jednym z głównych czynników decydujących o jej przegranej. W efekcie powstała sieć trakcji była jedną z najgęstszych i najbardziej zaawansowanych na całym świecie.
Niemcy pod względem komunikacji stały z kolei przed poważnym problemem. Wycofujące się pod wcześniejszą ofensywą niemiecką siły belgijskie dokonały sabotażu szyn, zabierając ze sobą wszystkie będące na chodzie pojazdy torowe. Mimo oddelegowania przez siły niemieckie 26 tysięcy ludzi mających zająć się odblokowaniem tuneli oraz naprawą trakcji, działania te wymagały czasu. Czasu, który był na wagę złota. Dotychczas byliśmy świadkami początku wojny industrialnej, początku wojny w okopach, wreszcie początku wojny światowej w pełnym tego słowa znaczeniu, prowadzonej na wielu kontynentach. Jak dane nam będzie się przekonać, pierwsza wojna światowa przyniesie ze sobą jeszcze nie jeden początek. Tym, któremu przyjrzymy się w następnej kolejności, był początek wojny w powietrzu. Dnia 22 września odbył się pierwszy w historii brytyjski nalot bombowy na terytorium Niemiec. Brytyjskie samoloty zaatakowały stanowiska startowe Zeppelinów w Düsseldorfie oraz Kolonii. Począwszy od sierpnia 1914 roku, dowódcy walczących sił zaczęli powoli zdawać sobie sprawę, jak wielką przewagę dawało właściwe wykorzystanie samolotów na polach bitew. Częstokroć żołnierze przekonywali się o strategicznym znaczeniu jednostek powietrznych metodą prób i błędów. Na przykład podczas walk toczonych w pobliżu Nancy, żołnierze niemieccy, widząc zrzuconą z samolotu flarę, patrzyli na nią z zaciekawieniem, wystawiając się tym samym na ostrzał sił francuskich. Lotnictwo tego okresu wciąż znajdowało się w bardzo wczesnej fazie. W roku 1912 śmiertelność pilotów w wyniku samych tylko nieszczęśliwych wypadków wynosiła 1 na 50 przypadków. Wojna jednak miała wszystko to zmienić. Przyjrzyjmy się przez chwilę liczbom. Brytyjczycy przystąpili do wojny ze 113 samolotami. Austria miała ich 48, Belgowie zaś 12. Francuzi tworzyli w owym czasie awangardę światowego lotnictwa, będąc jednocześnie jedyną stroną konfliktu wykorzystującą samoloty w swych siłach wojskowych. Mieli oni okazję z nich skorzystać podczas walk w Maroku 1914 roku. Na początku października kraj ten zlecił produkcję 2300 samolotów oraz 3400 silników. Dodatkową innowacją było wprowadzenie podziału samolotów ze względu na ich typ i funkcje – bombowce, myśliwce czy też samoloty zwiadowcze. Oczywiście wszystkie pozostałe armie szybko podchwyciły rozwiązania Francuzów, co już wkrótce zaowocować miało osławioną przez kulturę popularną wojną asów powietrznych. Wrzesień 1914 roku przyniósł ze sobą nie tylko militarny debiut samolotów, ale i okrętów podwodnych. 22 niemiecki U-9 zatopił 3 brytyjskie krążowniki u wybrzeży Holandii. Choć dowództwo Wielkiej Brytanii przewidywało możliwość ataku na te jednostki, nikt nie spodziewał się zagrożenia ze strony U-bota. Niemiecki okręt zatopił wszystkie krążowniki w zaledwie 90 minut, wystrzeliwując jedynie 6 torped. Należy pamiętać, że w owym czasie nie istniała sformalizowana taktyka konfrontacji z okrętami podwodnymi. W efekcie po trafieniu pierwszego krążownika pozostałe, zamiast zarządzić odwrót, zatrzymały się, by pomóc tonącym. To samo wydarzyło się po trafieniu kolejnego krążownika. Brak obeznania z realiami walki podwodnej zaowocował tego dnia 1459 ofiarami, będąc jednocześnie największą brytyjską porażką odniesioną na morzu w trakcie całej wojny. W odpowiedzi brytyjska admiralicja podjęła decyzję o zaminowaniu Morza Północnego na niespotykaną wcześniej skalę. Wydarzenie to dobitnie uzmysłowiło wszystkim, jak wielką rolę w starciach morskich odegrać miały jednostki podwodne. Doprowadziło ono również do tymczasowego zachwiania reputacji floty królewskiej, dotychczas uważanej za niezwyciężoną. Niniejszy tydzień kończymy pozostawiając okopanych pod N żołnierzy walczących w starciu, które ma potrwać jeszcze wiele tygodni. Przez cały ten okres walczące strony będą sukcesywnie postępować w kierunku morza, desperacko próbując zyskać przewagę mogącą zdecydować o losach całego frontu. Tym, co wysuwa się w tym tygodniu na prowadzenie pod względem znaczenia dla rozwoju całego konfliktu, jest wejście do gry wielkich maszyn wojennych, zarówno powietrznych, jak i podwodnych. Ich pojawienie się nie tylko na zawsze zmieniło sposób prowadzenia wojen, zaowocowało również niewyobrażalnymi stratami zarówno w szeregach wojsk, jak i pośród ludności cywilnej.